Nie żyje była minister Jolanta Fedak. Miała 60 lat. Jolanta Fedak nie żyje. Zmarła Jolanta Fedak, była minister pracy i polityki społecznej. Miała 60 lat. Zmagała się z chorobą nowotworową. O śmierci Jolanty Fedak poinformowali politycy PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i Piotr Zgorzelski. To z tym ugrupowaniem zmarła związała swoją polityczną karierę. W latach 2007-2011 Fedak pełniła funkcję minister pracy i polityki społecznej w rządzie Donalda Tuska. W wyborach w 2019 roku zdobyła mandat poselski. Reprezentowała okręg zielonogórski. Społeczniczka, działaczka ruchu ludowego w województwo lubuskim. Prywatnie niezwykle ciepła i dobra osoba, wspomina Piotr Zgorzelski. Bardzo smutne wiadomości na koniec tego smutnego roku. Zmarła Jolanta Fedak, była minister pracy i polityki społecznej. Nie tak się umawialiśmy, Jolu. Rok temu zdobyłaś upragniony mandat poselski, następna wybrana miała być z rakiem. Odeszłaś za wcześnie. Będzie cię nam brakowało, napisał Kosiniak-Kamysz.